Wisła Płock jest oparta o Furmana od długiego czasu. To jest jeden z naszych najciekawszych piłkarzy na środku pola. Jest rzeczywistym liderem tej drużyny. Ja Furmana obserwuję od dawna również na poziomie reprezentacji młodzieżowych, bo świetnie grał w młodzieżówce u Władysława Żmudy, kiedy prowadził reprezentację. Fantastyczne bramki ze Szwajcarią i tak dalej. A więc jest to jeden z tych piłkarzy, na których stawiało się od dawna. On nagle nam tu z Warszawy zniknął, bo poszedł właśnie do Płocka, a tam trudno było zrobić karierę większą niż w tej chwili robi, ale jest to piłkarz naprawdę z wielkim potencjałem i też z charyzmą. To nie jest taki sobie piłkarz jakiś to tuzinkowy, który wchodzi do zespołu, ale piłkarz, który ma określoną charyzmę w zespole, określony status i to jest jeden z takich liderów, których się lubi.